Nazywam się Katarzyna Osipowicz, jestem dermatologiem i dyplomowanym lekarzem medycyny estetycznej. Do mojego gabinetu trafiają pacjentki, które często mają już postawioną diagnozę przez lekarzy stomatologów. Problem, z jakim borykają się, jest bruksizm. Daje im to objawy bólu, żuchwy czy też uczucie zaciśniętych mięśni żwaczy, które jest dokuczliwe, szczególnie po nocy. Często ten problem nasila się w momencie stresujących doznań czy też większych stresów, jakie możemy mieć w pracy czy też w życiu codziennym. Pacjenci czy też pacjentki z tym problemem często też borykają się z dolegliwością bólu głowy, które tak naprawdę jest często na początku niezdiagnozowane i wychodzi dopiero na przestrzeni kilku czy też kilkunastu konsultacji. Często też możemy wspomagać leczenie czy też zniwelowanie objawów bruksizmu poprzez ostrzyknięcie mięśni żwaczy i mięśni skroniowych toksyną botulinową. Zabieg ten jest bardzo szybki, jednak powinien być zawsze wykonany przez lekarza i poprzedzony wcześniejszą konsultacją. Konsultacja stomatologiczna pozwala bardzo często również zastosować czy też połączyć wykorzystanie szyn relaksacyjnych, które stosujemy na noc. Z kolei lekarz zajmujący się medycyną estetyczną może wspomóc te efekty poprzez ostrzyknięcie mięśni żwaczy z użyciem toksyny botulinowej. Efekty tego zabiegu odczuwalne są już po tygodniu, u niektórych pacjentach po 2 tygodniach. Efekty zazwyczaj utrzymują się od kilku miesięcy do 6-8. To również będzie zależało od metabolizmu pacjenta, jak również od nasilenia problemu, czy też od pewnych cech osobniczych. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zadawajcie pytania w komentarzu albo po prostu zgłoście się na konsultację.